VIP, Camo i LED. To nazwy i zakres naszych dzisiejszych zainteresowań. Nazwy te oznaczają podobne, ale jednak inne zestawy sygnalizatorów sygnowanych logo Krystal. Firma rozwija się i sukcesywnie wprowadza nowości na rynek. Wszystkie trzy zestawy mają bardzo wiele cech wspólnych i od tego zacznijmy. Mają 8-stopniową regulację czułości, tonów i głośności. Wykonane są z wodoodpornego materiału i zabezpieczone przed złymi warunkami atmosferycznymi. Wykonane są z materiału ABS, co w branży tak naprawdę określane też jest jako aksamitna guma, bo właśnie tą zostały pokryte. Oczywiście wszystkie sygnalizatory firmy Krystal wyposażone są w znormalizowany gwint. Dzięki temu wkręcimy je w praktycznie każdą podpórkę dostępną na polskim rynku. Wszystkie te zestawy oczywiście wyposażone są w centralkę, która komunikuje się z sygnalizatorami w stosunku 1:1, informując o braniu. Jakość wykonania plus pamięć brania, czyli model RF898, jeden z pierwszych sygnalizatorów firmy Krystal. Z pierwszych, ale nadal cieszących się sporym uznaniem ze względu na swoją niezawodność i jakość wykonania. Diody w tym przypadku powlekane są silikonem, by zwiększyć odporność na wilgoć. Sygnalizatory wyposażone są w linię 8 diod LED, sygnalizującą przypisany kolor, kierunek oraz szybkość brania. Posiadają również jasną kolorową diodę Night Light, która w ciemności pomoże zlokalizować odpowiedni zestaw z sygnalizatorem. Standardowo mamy tu pamięć ostatniego brania. Sygnalizatory posiadają funkcję rozróżniania brania od brzegu i do brzegu, sygnalizując to dwoma różnymi dźwiękami. Od brzegu i do brzegu. Zasięg działania to w zależności od pogody i ukształtowania terenu od 150 do 250 metrów. Sygnalizatory zasilane są bateriami 9 V znajdującymi się w zestawie, natomiast do centralki dołączone są paluszki. Co podkreśla producent, zestaw kupujemy z polską instrukcją użytkowania. Kolejny zestaw to model VIP o nazwie JHA525. Z którym wędkarze w Polsce mogli poznać się już na początku tego roku, bo wtedy właśnie firma wprowadzała go jako pierwsza na polski rynek. To zestaw czterech sygnalizatorów z centralką, ze snackbarami i funkcją antykradzieżową. Sygnalizator z centralką widzą się na dość sporą odległość. Producent deklaruje, że to od 200 do 250 metrów. Sygnalizacja brań pokazująca kierunek i intensywność brania to świetlna linia ultrajasnych diod LED powlekanych w silikonie. Nasze kije zabezpieczają wkręcane snagersy. Wszystkie funkcje nadajnika możemy ustawić na odbiorniku. O niskim napięciu informuje nas czerwona dioda LED. Zestaw ten ma bardzo daleki zasięg. Model VIP jest bardzo kompaktowy. Zawiera w sobie mnóstwo potrzebnych, niezbędnych funkcji. Takie jak Night Light, czyli podświetlenie w ciemności, świeci rolka i jeszcze jedna dioda, funkcję można wyłączyć, a także dwie diody pamięci brania, informujące również o kierunku brania. Komunikacja centralki i sygnalizatora to 1:1, a alarm antykradzieżowy uruchamia się przy podniesieniu wędki z odpoda czy z innej podpórki. Opcje można wyłączyć. Camo to nowość na rok 2020 firmy Krystal, bliźniaczo podobny do zestawu FR698, funkcjami idealnie pasujący do wcześniej prezentowanego już zestawu sygnalizatorów LED. Ma te same parametry co wcześniej prezentowana linia LED, tak jak wspomniałem, no i oczywiście także wkręcane snackbary.
każdy z sygnalizatorów ma przypisaną konkretną diodę z konkretnym kolorem. Sygnalizatory te posiadają 5-stopniową skalę czułości, a także 8-stopniową skalę tonów. Sygnalizatory i centralka zasilane są bateriami 3x1,5V znajdującymi się w zestawie. Sygnalizatory Krystal, oprócz tego, że mają bardzo przyjemny wygląd i zaawansowaną technikę w środku, oferują coś jeszcze. To ich cena. Od 260 do 480 zł w polskiej sieci. Kupujecie je w futerałach bezpiecznych, wypełnionych pianką z polską instrukcją użytkowania.